Cześć, tu Ernest! Dzisiaj znowu poruszymy temat nowego przybysza oraz mapy sezonu 11. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie. Ale zbliżamy się do 300 tysięcy subów i będę bardzo wdzięczny za waszą pomoc. A więc, sekretny skin za wyzwanie został oficjalnie wczoraj ujawniony. Nowego przebysza można odblokować za 7 prostych wyzwań. Z powodu błędu z wyzwaniem, które wymagało zajęcia przynajmniej 10 miejsca po wylądowaniu w strefie szczeliny, to wyzwanie zostało uzupełnione automatycznie. Sam ubiór nie za bardzo mi się podoba. Strój, który przebysz sobie przygotował z części mechów, jest po prostu zbyt potężny. Dajcie znać, co wy o nim uważacie. Teraz uwaga! Wyzwanie, za które można odblokować tego skina, otrzymali wszyscy! Nawet osoby, które nie posiadają karnetu bojowego w tym sezonie. Co mnie zaskoczyło, ponieważ Epic Games nigdy w ten sposób nie rozdało ubioru postaci za darmo, jak już to lotnie czy jakiś zbierak. Ale przede wszystkim zaskoczyło mnie to, ponieważ na oficjalnym Twitterze Fortnite Epic Games jasno dało znać, że to jest sekretny skin karnetu bojowego. Do tego wszystkie poprzednie sekretne skiny za wyzwania były tylko i wyłącznie dla posiadaczy karnetu bojowego. Fortnite w następnej wiadomości na Twitterze napisało, że rozwiązali problem polegający na tym, że niektórzy gracze nieprawidłowo otrzymali wyzwania meteoryczny zlot, czyli tego sekretnego skina. Myślałem, że wyłączyli oni te wyzwania osobom, które nie mają karnetu bojowego, ale nie! Dzisiaj o 4 rano dalej mam te wyzwania na świeżym koncie. Dziwna sprawa. Przypuszczam, że nawet jeśli ten skin nie miał być darmowy, to i tak Epic Games już zostawi go graczom, którzy go odblokowali. Według niektórych to na pewno jest nie fair. No ale kto będzie grał tym skinem? Według FireMonkey'ego na Twitterze, błąd z tym wyzwaniem ma zostać naprawiony w aktualizacji zawartości, która będzie we wtorek lub środę. I nie chodzi to o wyzwanie z top 10, tylko chodzi o to, że te wyzwania pokazują się osobom bez karnetu bojowego. Wychodzi na to, że te wyzwania miały być tylko dla posiadaczy karnetu bojowego. Wziął on tą informację z notek twórców gry na ich stronie z listą błędów Fortnite, które mają w planach naprawić. Nie wiadomo, co z osobami, które odblokowały tego skina, a nie mają karnetu. Poza tym, Fortnite na swoim Twitterze, gdy ogłosiło wyzwania tej nowej postaci, na początku tej wiadomości dodało: koniec jest bliski. Naukowiec przybył. Jego misja jest nieznana. Koniec jest bliski. Może twórcy gry mieli na myśli koniec obecnej wyspy Battle Royale? Zobaczymy. Dalej w temacie przybysza to wczoraj wraz z wejściem nowych wyzwań sekretnego skina, Fortnite zmieniło opisy przybysza oraz naukowca, czyli nowego przybysza. Na końcu ich opisów jest 1 z 7. Warto też zauważyć, że ich opisy mają praktycznie takie same znaczenie, ale jednak są złożone z innych słów. To moim zdaniem jest efektem punktu zerowego. Jak wiecie, wszystko co powraca z punktu zerowego jest zawsze nieco inne niż było. Tylko teraz pytanie, kto należy do tej 7? Czy mowa tu o wszystkich skinach, które były za wyzwania do dziś? Czy może ta dwójka przybyszów to dopiero szczyt góry lodowej ich organizacji? Dajcie znać, jeśli macie jakieś pomysły. Jeśli pierwsza opcja się nie sprawdzi, to może za zadanie będziemy mieli zebrać jakiś sekretny styl do tej postaci. Tak samo jak to było w 9 sezonie z hełmami osobliwości. Innego skina za wyzwania. FireMonkey na swoim Twitterze dał znać, że w plikach gry do nowego skina przybysza jest jeszcze jedno ukryte wyzwanie z załączoną ikonką prezentu. W przyszłości może on otrzymać jeszcze jakiś dodatkowy element zestawu. Poza tym FireMonkey dał znać, że w najbliższej aktualizacji zawartości zostaną naprawione te rolki. Powinny one powrócić na pole walki w najbliższy wtorek lub środę. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.